Nie chcę kłamać, chcę być szczery z tobą, ok? No. Zawsze jak cię widzę, to tak z kiślem mi się coś kojarzy. Nie będę mówił, bo każda chwila z tobą jest słodka. Słodka chwila na przykład kisiel. To było fajne, co powiedziałeś. Zrobiliśmy już wszystko, zaraz pokażę wam, jak to robiliśmy, bo jest szok. Jest szok, naprawdę. Tutaj szok. Powiem szczerze, wydarzyła się ciekawa sytuacja, ale zobaczcie to teraz. Co ty robisz w ogóle? No rozstawiam kubki. Co to jest? Kubki smakowe. Kisiele będą robione. O kurwa! Ej, stary, kubek się zepsuł. No to, to niezłe kurwa, kubeczka. Ja pierdolę. Niezłe kurwa kubeczki. Ale zrobił się kisiel, stary. Nie, nie zalewaj tego, to nie zadziała. No kurwa, zepsuje się kubek. No to w jakim mam ci to kubku zrobić? Żadnym, żadnym! Nie no, pierdolę, wszystko w szklanym robię teraz. No nie, no co ty robisz? To się nie... Co ty robisz? Jaki mini kubek się zrobił? Robimy na zimno. A da się? Nie da się. Robimy na zimno i chuj. No dobrze. Na zapytaj.onet. No nie, na zimno kisiel. Zrobię na zimno. Po jesteś. No a ciepło się zrobił? Ja może teraz jak wleję wody, to się nie stopi. Ej, to jest pomysł. Dalej. O! Tak! Jezus, ale jesteś geniuszem. Nie no, poczekaj, nie zrobił się kisiel, pierdolony, od tego zacznijmy. A co się ma zrobić? No to jest woda, jakiś napój się zrobił. Spróbuję ten, zostygł. Ej, galaretka się zrobiła. Co robimy z tym, jaki jest pomysł, no? Dobry, żurawino, że bardzo dobry. Jest... Sprawdźmy tego. Kupiliśmy jeszcze drugie kubki. Do napojów gorących! O, ale dobry zakup. Ale ile ich kupiłeś? Ile ich kupiłeś? No zabraknie trochę, bo są 24. Ale do napojów gorących. Co to takie mokre? Tego przesypy. Ta, przesyp cytrynowy. No i zobaczmy, kurwa, się zgina. Nie zgina się, kubek do napojów cytrynowych. Gorących, kurwa, tak! Wracamy tutaj do Labsa. Co zalejesz teraz? Czy się rozwali? No zobaczmy. Abyś to mieszał? Pięknie. Będę mieszał. Ale pachnie, gówno. Ale potrzebuję dwie ręce do tego, wiesz? To widzowie, sorry, ale nie nagram wam. Dobra, wyobraźcie, kisiele nie robiliście nigdy, wiecie jak to się robi. Po co nam to nagrywać wszystko wam? Już ciekawcy by zobaczyli wszystko, co? Kisiel, nie widziałeś kisla, jak się robi nigdy? No zobaczysz, wyobrazisz se, dobra. I mamy wszystkie kisiele, jakie są w sklepie. Trochę czeka na zrobienie, to zaraz zrobimy sobie. To jest chyba najbardziej, jeden z bardziej pracochłonnych odcinków, które zrobiliśmy, stary. Najmniej wymiernych w ogóle, wiesz? Ludzie to mają w dupie, tak naprawdę. Kto je kisle? Od tego zacznijmy. Kto je kisiel? A wy podobno chcieliście. Tak, pisaliście, że kisiel mamy zjeść. No dobra, biorę to na strzała, zdrówko. Jabłko gruszka? Czemu że dość jabłko gruszka jako pierwszy? Ma kawałki owoców. Ma, one są niedobre. Nie no, są okej. Jabłko gruszka, słodka chwila jest do git. Smakuje jak sok tym barku. Ty, ziomek. O. Co to? Kisiel, truskawka. Słodka chwila jest generalnie lepszy kisiel, mam wrażenie. No, i co jest ważne, nie śmierdzi tym kisielem, bo kisiele niektóre śmierdzą strasznie. No nie wiem. Znaczy dobre no, ale dziwny posmak jakiś jest. To jest smak dzieciństwa dla mnie trochę. No to bogate miałeś dzieciństwo, u mnie to takie z Biedronki były. Bo masz nie kupować słodkiej chwili? Nie! Normalny kisiel, robienia, a nie chemia. Jak się nazywa twoja mama? Co ci to interesuje? No chciałem powiedzieć do niej coś. Pani mała Arka! Niech pani kupi Arkowi dobry kisiel słodka chwila. Ja teraz sobie sam kupuję. Myślałem, że to żurawinowy jest. Z malinowej ma pestki. Ja myślałem, że to żurawinowy, ale, ale jest zobaczyłem taki... smak, to dopiero. Kurde, naturalny jest. Smakuje jak malinki, nie? Takie zerwane. No, prawdziwe. Miałeś na ogrodzie i dobre były? Tak. Tak same były? Nawet ma takie pestki jak prawdziwe malinki, ma kawałki owocu. Słodka chwila, ej czekaj, bo to jest za dobre. Z jakiegoś No dobra, zostawmy te słodkie chwile. Dobra, słuchaj, zjemy teraz niedobry kisiel, ekstra z krwi. A co, czemu niedobry? Na pewno będzie... Bo śmierdzi tym takim kisielem, powąchaj. Zobacz jak on wygląda, jak marmolada truskawkowa. Marmolada truskawkowa, konsystencja. No to pączka wjechała, ty? Ja bym to do buzi. No to spróbuj. I co? No ty, nie krzyw się tak, pokaż. Smakuje źle. Moją łyżkę wziąłeś, to moja. A pomieszaliśmy łyżki. Ale jaja. Ale to wygląda jak dżem truskawkowy, jak dżem. A spróbuj coś pojebanego, teraz wijary. Cytrynowy. Cytrynowy z cukrem. A czemu to jest pojebane? No bo jadłeś kisiel cytrynowy? No, nie wiem. Galaretkę jadłem. I to smakuje jak galaretka cytrynowa. To nie smakuje w ogóle jak cytryna. Od tego zacznijmy. Smakuje jak skórka od cytryny. A dawaj tego Shreka. Bo... to jest najładniejszy, najładniejszy kisiel. Najładniejszy kisiel. Jabłkowy, czajcie? No. Kisiel jabłko. No, spróbuję. To jest chore. Nie! Jesteś kurwa z Shrekiem. Jebam sobie koszulkę. Dobry Shrek. Nie ma złej, słodkiej chwili. Nie ma złej, to kurwa... Cytryna, dawaj, dawaj! No.
Wadawaj tą cytrynową spróbujemy. Pokaż, no pokaż, proszę. Co się denerwujesz tak? Nie, denerwuję się, ekspresuję się, kurwa, bo powiedziałeś, że obraziłeś mi słodką chwilę. Cytrynowa słodka chwila, i co? Ale pyszna! No i za chuj, mówiłem, dobrze! Pokaż ją. Po prostu nie chciałem ci nadziei złej robić, kurwa. Smaka jak kauczuk jebany, opona, kurwa. Czemu zablokowałeś mnie? Jak kurwa guma palona pod Tesco golfem. Ale jest lepszy golfem. Ślepiale. Patrz, widziale pomarańczowy. O, pomarańcz... Ty, nie jadłem kisielu pomarańczowego. Dlaczego kisielu? To jest pomarańczowy. To spróbuj to. No. Co chcesz sobie łyżki znowu? Trzeba mać dać łyżkę moją jeszcze do wlizania. Dawała ci mała do wlizania łyżkę zawsze? Nie. Nie dawała ci mała do łyżki do wlizania nigdy? Smakuje jak lekarstwo jakieś. Co, czego nas niektórzy jedzą? Smacznego, no. Słodka przerwa, słodka przerwa, ja pierdolę. Co? To tak jakbyś miał... Co to jest za... Ja pierdolę. Słodka przerwa. Owoce leśne, brzmi jakbyś miał kurwa... Wygląda ładnie. Buty Abibas. Że są oryginalne, nie? No trochę tak. Ej, całkiem okej smakuje. Jak na to, że nazywa się słodka przerwa? Jadłem coś takiego i mi to nie smakuje. A mogę spróbować tego? To? Dla nas? To musi być dobre, to jest niemożliwe, że jest niedobre. To słodka chwila jeszcze małego jadas, to musi być pycha. Ale o kurwa. Co? Ładnie pachnie? Pokaż najlepszy. Jak świeczka zaświeciły. Dobry, ładnie pachnie, nie? Jak liquid chyba. Smakuje jak serek jakiś. A. Jak jogurt, mango taki do picia. No tak, mówię. No? No? No. Fajne. A weźmy słodką wilę wiśniową, bo ja lubię wiśni smak. Co, wiśnia dobra? Ja lubię smak wiśni po prostu. Doktor, jak to jest koksem? Ja bym do niego poszedł, no, leczyć się. No, na łeb. O, i to też jest mój ulubiony chyba smak rzeczy. Co to jest? Poziomka. Poziomka? Na poziomka smakuje inaczej, smakuje inaczej. No, jest taka biała w środku. Jakieś w lesie znajdowałem. A wiesz, że nie powinno się znajdywać, bo lisy sikają? Właśnie były dobre. Nie, słuchaj, to jest w ogóle po... Ale, bo ja ostatnio o tym słyszałem, że poziomka. Byliśmy w lesie i sobie zjadłem borówki. A to pięknie pachnie, kurwa. Byliśmy w lesie i sobie zjedliśmy borówki. Słyszysz? Słyszysz? No. I byliśmy w lesie i zjedliśmy sobie borówki. I mówię, ale co pierdolę. Podchodzę, i Patrycja mówi do mnie, ej, stój, kurwa, stój! Bo lisy sikają na borówki, ja mówię. Mówię, co z tego, no to z sikami wpierdolę. Mówi, to jest, przez to obsikane, mówię. Pierdoliło cię. Olałem to, nie? I przeglądałem w nocy TikToka na kiblu, jak siedziałem. I znalazłem tak, ktoś powiedział tak. Nigdy nie jedzcie owoców z lasu prosto z krzaka. W ogóle nie jedzcie owoców w postaci nieprzegotowanej, leśnych. I powiedział, że lisy sikają. No. I po tym się ma chorobę taką, że się tego nie da wyleczyć. I to jest taka choroba, że objawy dopiero po pół roku. Pierdolę. Jeżeli się zdarzy, że lis obsikał moją borówkę, to wrzuć wszystkie filmy, które nagrałeś do wcześniej, zgadzam się. Będę to monetyzować, czy komuś tak, dać połowę? Tak, wszystko weź na siebie. Dziękuję ci. Zajebiście. Fajne. Masz nadzieję, że lis obsikał moje borówki? Nie. Mam nadzieję, że wam nigdy nie obsikał borówek, a w tym czasem zjedzmy kolejny kisiel, kurwa. Ej, czekaj, bo tak se gadamy, gdzie jest ta poziomka? Tu. Dawaj. Zajebista jest, chuj, ładny, kurwa, powąchać, tak ładnie pachnie. Jak zapach do samochodu. Ale jak zapach do kibla. Zapach do kibla, taki tak? Psik, psikacz. No, w sumie no. Fajnie. To do scypka bym sobie to wjechał, wiesz? Ty, no, i scypek z takim kisielem, kurwa, albo kamembercik. A czemu kisiela się nie wykorzystuje do jakichś różnych rzeczy? Na przykład naleśniki z kisielem. Może ktoś tak je. To jest delekta, kubek owocowy taki. No. W ogóle nie wiem, czy pokazałem wszystkie. Chyba tak, takie są. Dobra. Dobra? No mega słodka. Ale ma jakąś taką pozostałość po sobie. Ta mięta jakaś. Faktycznie jest mięta. Tak? No nie, to jest czarna poczeczka. Nie, jest czarna poczeczka. A ciekawe, czy winiar jest dobry poziomkowy, co? No, no. Tylko go zrobiliśmy tak na szybko, bez gotowania, dobrze. Bo już się powinno go gotować. Ale kto kurwa ma na to czas? Jest inny zupełnie. Tak? No. Może go trzeba było ugotować. Jest inny. Też w porządku. Co tam masz dalej? Pokaż kotku, co masz w środku. Ten nie może być ciepły, bo robiłem go przed chwilą. Aha. Owocowy duet malina, żurawina. Kurwa, to samo. Przecież ostatnio powiedziałem. Cały czas te same smaki. Owoce są. A ten bez cukru, czy o co mu chodzi? Chyba bez cukru ziomek jest. Tak? No taki mało słodki, no. Ale dobry, taki kwaśny, taki zdrowy jakiś. A tak najlepszy babu ten? Pomarańczowy, ten nie? Co taki osobny jest? Jest to? Znowu wiśnia? Ja. A który to był najlepszy taki, z jego jedliśmy kilka razy? Który to był ten? Kurwa, nie pamiętam już. Co to jest? Co jest? Znowu? Znowu? A teraz o! Kisiel. Kisiel o smaku wiśnia. O kurwa, Kerfurek. Wiesz, że tam kopyta są zwierząt w ogóle? Tak? W środku kisielu, no. Bo to się robi z kopyt. Spróbuję, ci zrobię, jak to smakuje. Jakbyś umył podłogę w Kerfurze, płynem do mycia podłóg wiśniowym i wylizał tą podłogę później. No, o coś podobie. Kawałka bardziej skrócona, czy jest to wiśnia. Taka... Delekta, kubek owocowy o smaku truskawkowym. Czemu te kubki owocowe są takie gęste bardzo? Pokaż, wiesz? Które to... Ten. Aha, ta delekta znowu, tylko truskawkowa, nie. Czarna porzeczka była, tak? Dobre. Tamten skerfa już był lepszy chyba, co? Był lepszy skerfa, no. A był podłogą, kurwa. Dziwna truskawka. A to zjemy? Co zrobiłeś tutaj? Fajnego? To smakuje jak też... To smakuje jak mrożone truskawki, zmiksowane, kurwa, na wodę. Pana kotta, kurwa, z cukrem trzcinowym? Co? Nie, no malinowy, winiary. No i zapachu źle przypomina. No, słaby jest, niedobry. Jeszcze jest... co to jest? Twój deser. Twój stary. Ci deser. Ale poleciał glutek, kurwa.
Mamusiu, ale pyszny owiadek zrobiłaś. Tylko chyba naczyń nie umyłaś, co? Pyszny kubek, kubek, kicie nie. Smakuje jakby kurwa mama podała 3 obiady naraz w nieumytych garnkach. Kurwa, no pomidorówę tu wyczułem. Płytę ozielaczy, kurwa. Może, Ludwik, no, się odezwał. Tam jeszcze jakiś jest. Co, gdzie? Co? No te dwa tutaj, tu masz jeden i tam. Co żurawinowy kisiel widziary. Średni jest. Nie, nie, zły, mi smakuje ten żurawinowy. Majdow lepszy. Kurwa, co on taki twardy? Galaretka jest? No. Dobry. Nie, te winiary też są dobre. Winiary fajne. Zostało nam jeszcze kilka doktorów, etykerów i tak dalej. Zrobimy przerwę, żeby to zalać. No bo dawaj. Nie mieliśmy kubków już. Ze dwu. Dobra, mamy zrobione kolejną partię. A, bo to już zacząłeś. No, cytrynowy. To są te? No. Nie pomieszałeś tego. No kurwa, ile fabryka co da. To jest w ogóle? To moje? Tak. Dlaczego to jest moje? No, bo mieszałem tym. Realizowałem to przecież, to nie może takie być. Mieszałem tym. Dobra, zamieszam to. Dobrze, jest wymieszane, to nie ma co ten. Ale zgrąc, co będzie się da jeść. Podmuchaj, co? Ja pierdolę, co to jest? To wygląda jak... A to takie już było, to takie jak zalałem już nie takie powiem, było. Co to jest? Co to jest w ogóle? To jest auchan... O, to jest auchan cytrynka. Tak źle nie było jeszcze, kolego. Nie? Łukasz, nie wierzę ci, kurwa, nie wierzę ci. The fuck? Tak bez cukru. Tak kurwa bym nic nie zjadł, tak nie wiem. To jest kisiel, który... Dr. Edgar kisiel. To jest kisiel, który ja zawsze... Tak, taki właśnie mama kupowała, no. Dr. Edgar. I on niestety tak pachnie chuj. Ale tam i go trzeba posugerować, dobra. To jest sekcja z cukrem, no. Nie zwracaj uwagi na to. Jak w smaku dobry, chociaż były lepsze. Ten winiary lepszy i z cukrem od razu. Ale jeszcze żurawinowy będzie? Podobny. Właśnie fajnie, że winiary jest z cukrem, to jest spoko dla nich. No właśnie. Chociaż z drugiej strony masz... No wybór, doktorze, że... chce, że masz wybór, że masz sobie pocukrować lub nie. Właśnie, i zjeść coś zdrowego bardzo. Czyli jego chcesz. Albo erytrytol. Malinowy. Było. No ciężko co? Powiedzieć, bo nie ma cukru. Też malina? O, ale kurczę. Nie będę się wypowiadać, bo nie ma cukru. Pamiętasz tego nowego gościa z Euhana, co był? Teraz masz truskawkę z witaminą C. O kurczę. Oj, witaminka C. Ale klei mordę, co jest? Ten poprzedni też kleił. Aż nie mogę tego wylizać. Kurczę. Bez smaku taki. Słodka przerwa, co jest? Co i tak podrabiają? Znowu słodka przerwa. Co to za dżemor? Kawior. Trochę. Ale się klei strasznie. Strasznie się klei. Może to można zakleić dziurę w ścianie. Jest dobry, ale dlatego, że ma cukier i teraz mi dżemik smakuje. Ale dobrze smakuje. Niezły. Słodka przerwa jest git. Dobra. Wszystko do jednego. Jemy. No i robimy test. I robimy taką mieszankę. Aha. Dobra.